jako kreatywnej. Dzisiaj Was chcę zaprosić na nowy haul lumpeksowy z super zdobyczami. To są głównie rzeczy z nowych dostaw tym razem i naprawdę kupiłam bardzo markowe i po prostu takie niesamowite wręcz perełki, więc jeśli ta tematyka Was interesuje, to zapraszam na ciąg dalszy i oczywiście zachęcam Was do zasubskrybowania i koniecznie polubienia filmiku, bo to jest moje główne wynagrodzenie i pomaga mi to rozszerzać zasięgi, więc bardzo Was o to proszę. Przechodzimy dalej, przechodzimy do zdobyczy i zapraszam. Moi drodzy, zacznę od takich drobniejszych rzeczy, przejdziemy później do takich grubszych rzeczy, a na końcu pokażę Wam szybko taki flash z dalszego ciągu kolekcji młodzieżowej do mojego sklepu, do naszego sklepiku. Słuchajcie, zacznę od właśnie, tak jak mówię, drobiazgów, które się potem przewiną w stylówkach, więc będzie to opaska z króliczka. Ona jest taka elastyczna i to jest prawdziwe futro z króliczka. Takie fragmenty naszyte po prostu na no, jakieś gumki takie. Wiecie co, to jest bardzo, bardzo ciepłe. 100% rabbit hair, tu jest napisane. Żeby nie prać w wodzie, ale oczywiście, że ja to piorę ręcznie w szamponie i potem to jest czyściutkie, świeżutkie. I zobaczycie mnie z jedną z tych rzeczy, które później będą w stylówce właśnie w tej opasce. Jest cudowna po prostu. I to właśnie wszystkie te rzeczy praktycznie tutaj są z nowego towaru. Tak to podzieliłam, żeby dzisiaj był nowy towar i takie mega, mega perły. Zobaczcie, takie rękawiczki kupiłam. One kosztowały dokładnie 25 zł. To jest skórka naturalna i tutaj mają też futro króliczka. No, wiecie co, nie miałam takich eleganckich, czarnych rękawiczek. Mam jedne takie bardziej nowoczesne, sportowe, grube. Kupione w Zakopanym. A te są takie naprawdę, naprawdę bardzo eleganckie, cieplutkie i idealny rozmiar mają i są naprawdę w idealnym stanie. Mam nadzieję, że to się uda sfokusować. Tak, i mają fajne sprzączki tu i też zobaczycie mnie w stylóweczkach, właśnie w tych rękawiczkach. Naprawdę, naprawdę bardzo jestem zadowolona, no bo 25 zł za takie super jakościowe ze skóry rękawiczki ocieplane z futerkiem, to naprawdę jest naprawdę super. To naprawdę jest super cena. Kochani, jeszcze jeden dodatek, który też się przewinie tam w stylówce. To jest taka torebka. Pokażę Wam tam przebitkę z tą torebką, którą kupiłam do sklepu, bo ja już mam torebkę małą, czarną, tego typu. Moi drodzy, to jest Boxka. B-O-X-C-A. Taka marka. 100% skóra, bardzo fajnie urządzona w środku torebka. Pomieści spokojnie taki nawet większy smartfon, portfel i wszystko, co tylko chcecie. Świetnie zrobiona, bardzo piękna skórka. Zobaczcie, jak pięknie wykonana torebka. Naprawdę jestem mega zadowolona z zakupu tej torebki. Jest praktycznie jak nówka. No i oczywiście, że ona pójdzie do sklepu. Jest bardzo, bardzo fajny design, taki minimalistyczny i super jakości skórka z regulacją na paseczku. Także wow! Ok, przechodzimy dalej. Moi drodzy, następna taka trochę mniejsza jeszcze rzecz. To jest taka koszulka 100% jedwab. Jest na mnie to rozmiar o jeden za mały. To jest XS-ka. Zobaczcie tam mnie, jak ułożyłam tą koszulkę, żeby Wam pokazać mniej więcej poglądowo. Jest trochę za krótka i troszeczkę też taka zbyt się opiera na ciele. Moim zdaniem ta koszulka powinna być na XS-kę. I tutaj jest S-ka 100% jedwab. Jest wszystko na metce. I pokażę Wam, tu ma piękny detal haftowany, śliczny kolor, taka limonka z różową koronką, no i wszystko jest jedwabne, więc przepiękna. No i będzie ona dostępna w sklepie, chyba że ktoś szybciej ją złapie, że tak powiem, bo to super okazja. Jedwabne, takie z prawdziwego jedwabiu koszulki czy piżamy się bardzo, bardzo rzadko zdarzają w lumpeksach, powiem. Ostatnio nie trafiam w ogóle, ale przechodzimy dalej, słuchajcie. No i teraz chcę Wam pokazać spódniczkę, przepraszam, położyłam sobie ją w złym miejscu. Spódniczkę Desiguala, która jest trochę niewymiarowa na mnie. Ja mam taką figurę, jak widać, wąski pas i trochę większe tutaj gabaryty, rozmiar S. Natomiast ta spódniczka jest tak uszyta, że ma taki bardziej prosty krój, czyli ona będzie się bardziej nadawała dla figury, może S-ka to być jak najbardziej, nawet M-ka, ale bardziej S-ka to jest. Ale o takiej trochę prostszej figurze można sobie tu wyregulować guziczkami, żeby pas był trochę węższy. Natomiast
Trudniej jest tu w biodrach. Ja mam ją zbyt obcisłą trochę w biodrach, a właśnie zbyt szeroką w pasie, ale jest przepiękna. Zobaczcie detale. Jak nówka. Słuchajcie, Desigual, praktycznie nowa spódnica. Super kolorystyce i tu ma taki fajny napis, który się trochę błyszczy, jak tam zobaczycie mnie w stylówce w tym, z czarnym sweterkiem. No to właśnie widać, że jak się obracam, to tam się błyszczy trochę na pupie właśnie ten napis. Fajnie to wygląda, w ogóle ślicznie, no jak to Desigual, bardzo ładnie wykonana rzecz. Wydaje mi się, że jest tu metka, tak już Wam powiem, skład. Jest to, moi drodzy, wiskoza, wełna, poliester. Taki jest skład, ale w jakim w jakich proporcjach nie wiadomo, ponieważ ktoś wyciął, o jak widać, taki kawałek, fragment metki. Ale w każdym razie wiemy, że jest tam w składzie wełna i wiskoza, tylko nie wiemy ile czego jest. Natomiast Desigual ma bardzo dobrej jakości te rzeczy. Pięknie uszyte, bardzo ciekawe, więc ta spódniczka jak najbardziej wędruje do sklepu, bo na mnie jest taka średnio wymiarowa. Kolejna rzecz to sukienka, słuchajcie, przepiękna i ta sukienka nie ma metki, bo wycięta, też jest Desiguala, zobaczcie tutaj. Jest Desiguala, jest z wełny na pewno, metka jest wycięta, ale to nawet możecie sobie tak z bliska zobaczyć materiał, widać, że to jest wełna po prostu i czuć, że to jest wełna. Nawet wydaje mi się, że to jest wełna 100% albo w każdym razie w dużym procencie tu jest na pewno wełna, ewentualnie wełna z wiskozą, ale no bardzo, bardzo ładna sukienka. Zobaczcie, jak ja tam ją włożyłam. Ona jest taka minimalnie luźna na mnie. To jest niby SK Desiguala, ale SK Desiguala to bardziej jest bliżej M-ki. I jest oczywiście tutaj uciągliwa. Ma takie trochę szersze tu rękawki. Na mnie te rękawy są takie troszkę szersze. No i wydaje mi się, że mogłaby być trochę bardziej obcisła ta sukienka. Nie jest źle, ale jakoś wydaje mi się, że ona powinna być na M-eczkę raczej. Na naszą M-kę. Bardzo ciekawy wzór i kolorystyka, przyznajcie. Ja tutaj włożyłam nawet takie kolorowe, trochę takie właśnie we wzory rajstopy i do tego te buty, które mam na sobie, takie z tymi kolorami, które się tu gdzieś przewijają. W każdym razie naprawdę, naprawdę ciekawa sukieneczka moim zdaniem. Warta uwagi, bardzo dobry skład, może być na zimę, może być też już na wiosnę, bo ta wełenka jest taka dosyć delikatna, cienka, to na pewno jest merynos, bo to też czuć w dotyku, że to w ogóle nie gryzie. Więc na pewno będzie to spoko też na wiosnę, bo też te kolory są już takie trochę weselsze. Ten dół jest taki zielony, właśnie wiosenny. Na jesień też by się nadała, bo też ma takie zestawienia kolorów. Przechodzimy dalej. No i moi drodzy, to była dzianinka, jeszcze trochę dzianiny, mianowicie taki przepiękny sweter z marki Fjällräven. Bardzo dobre to są te skandynawskie marki. To jest 100% wełna, tam oczywiście jest metka w środku. I ma tego pięknego liska, który jest logo. Zobaczcie, jak tam chodzę w tym sweterku i takiej spódniczce młodzieżowej, którą Wam potem pokażę, bo akurat miałam ją pod ręką. Tu jest też taki na skórce naszyty ten lisek. Przepiękny, bardzo gruby, wełniany sweter. Właśnie byłby super na jakieś takie wycieczki. Pod spód bielizna termiczna, wełny 100% oczywiście, merynosów. No i taki sweterek, słuchajcie, mega markowy, bardzo dobrej jakości, piękna kolorystyka. No i ten lisek jest cudowny po prostu. Myślę, że to jest około M-ki. Na mnie jest dobry, ale w ogóle tu jest pisze L-ka, więc wydaje mi się, że spokojnie może być to od S do L. Zależy, czy lubicie wąskie, czy szersze. Słuchajcie, na zimę, jak chodzi o takie wycieczki, to lepsze są troszkę bardziej do ciała. Bo jak jest za dużo luzu, to tam nam zaczyna podwiewać i wcale nie jest aż tak ciepło w tych luźnych ciuchach. Słuchajcie, idziemy dalej. No to teraz zacznę Wam pokazywać takie grubsze rzeczy, a mianowicie mam tutaj kożuszek. Słuchajcie, naprawdę tak jestem zadowolona z tego kożucha. Naturalny kożuch z leciusieńki. Zobaczcie sami, taka cienka, bardzo fajna, pięknie wyprawiona skórka. Myślę, że to, nie wiem jaka to jest skóra, może cielęca, może nie. W pięknym kolorze brązowym i to na pewno jest rozmiar L. Bo na mnie, zobaczcie tam w stylóweczce, właśnie jak chodzę sobie w samym tym, znaczy nie w samym, oczywiście na sukience, tylko w tym kożuszku, plus do tego mam później tą właśnie opaskę i te rękawiczki, także tak to wygląda. Bardzo, bardzo fajny, w świetnym stanie, zobaczcie, nie będę tutaj ściemniać, tylko pokażę Wam, zobaczcie, jakim super stanie jest ta skórka, tak jak nowy, naprawdę.
Kożuszek jest praktycznie jak nowy. Tutaj może zauważyliście, że tutaj nie ma guzika, ale jest ten guzik. Ja go przyszyję, po prostu szczerze wam powiem, że nie zdążyłam, bo był w kieszeni i miałam go przyszyć i w końcu go nie przyszyłam. Ale zostanie on przyszyty i będzie naprawdę jak nowy ten kożuszek. No i oczywiście, że jest za duży, więc kożuszek idzie do sklepu, bardzo szkoda, bo jest po prostu cudowny, bardzo lekki jak na kożuch, mięciutki, ciepły i w super, super kroju w ogóle. Także wow, no te zakupy, chyba nie wiem, czy to nie są najlepsze zakupy z ostatnich miesięcy, bo same takie perły kupiłam. Kochani, kolejna rzecz to jest vintage kurtka, vintage taka etolka kurtka z norki. No niestety, więc ona po prostu nie pójdzie do sklepu, bo już stwierdziłam, że nie daję do sklepu tych rzeczy z futer, pójdzie na Vinted. Albo będzie dla mojej mamy, jeśli moja mama będzie pragnęła mieć tą kurtkę. Zobaczcie, jaka jest piękna, no jak jest jak nówka. I w dodatku ten krój dołu z tymi takimi podkrojeniami tutaj, no to jest po prostu arcydzieło, przepiękna. Wydaje mi się, że to jest taka kurtka a la lata z lat 60-tych, 70-tych. W idealnym stanie jest futro, słuchajcie. W ogóle tu absolutnie patrzcie, jakim to jest doskonałym stanie. I wydaje mi się, że jest też jedwabna podszewka. Także to naprawdę jest taki vintage, real vintage, prawdziwy, prawdziwy vintage, oryginał, w przepięknym kolorze popielatym. Ja tam włożyłam to i do sukienki, tak poglądowo, i do tych spodni, co mam teraz na sobie. Także tadam! Kochani, ostatnie dwie perełki, które zostawiłam na koniec, to są takie moje topki, powiedzmy, no bo tutaj większość tych rzeczy jakby nie zostawiam sobie, no bo albo są właśnie niedobre, albo są nie tego rozmiaru, to futerko z norek jest za małe na mnie w ramionach tutaj. Tutaj jest wszystko dobre, ale troszkę za krótkie rękawki i tutaj mam taki przykurcz w ramionach, więc no po prostu nie mój wymiar, to jest XS-ka zdecydowanie. Teraz spodnie, słuchajcie, te dwie rzeczy to już na pewno są dla mnie i kupiłam praktycznie na nowym towarze spodnie i naprawdę też nie były te spodnie drogie, bo chyba zapłaciłam 20 zł za nie, albo 20 kilka, 20 kilka. To są ASOS Design spodnie i po prostu byłam bardzo zdziwiona, że w nie weszłam, bo one mają bardzo, bardzo wąski pas. One mają taki pas jak ja. W sensie, no jak na szerokość pupy, słuchajcie, bo naprawdę te spodnie, jak zobaczyłam, to one miały bardzo szeroką pupę. Ale to jest właśnie mój wymiar spodni. Tu szeroko, tu wąsko. Tak. Taka figura, słuchajcie, taka klepsydra. No i no to jest idealny dla mnie krój spodni, jakby ktoś szył na wymiar, że tutaj właśnie wąsko, wysoki stan, tutaj są bardzo dobrze dopasowane, w sensie mam troszeczkę tutaj luzu, ale na tyle, że mogę siąść, bo one nie są specjalnie elastyczne, coś tam nie mają elastanu w ogóle w sobie. I no i oczywiście bardzo modne nogawki, w zasadzie do takich obcasów dobrej długości. Gdybym miała sportowe buty, musiałam troszkę podwinąć te spodnie, bo one mają długie nogawki. To takie byłyby bez obcasów, to by były na Anię te nogawki. Ale po prostu piękne te spodnie są, super jakości ten jeans. No i zobaczcie, tam się przechadzam też w tych jeansach oczywiście. Będę mierzyć właśnie też w tych jeansach tam rzeczy. Za chwilę też kurtkę, którą zobaczycie. Także no jestem po prostu zachwycona, że mi się udało takie wymiarowe spodnie. Chociaż powiem wam, że mają ciut krótki ten zamek. Jest na tyle krótki, że bardzo ciężko mi przełożyć przez biodra te spodnie, bo po prostu troszkę zrobili za krótki zamek. Powinien być tak o 2 cm dłuższy, wtedy by się je łatwiej wkładało, bo jednak tu wąsko, no ale wiecie, no po prostu nie ma cudów. Trzeba wsadzić gdzieś to siedzenie. W każdym razie jestem zachwycona tymi spodniami. Będą pasowały do wielu, wielu stylówek. No i ostatnia rzecz, kochani. Ostatnia rzecz to jest, kochani, kurtka vintage Moncler. Sprawdzałam oryginalność tej kurtki i to jest oryginał, bo wiecie co, w dzisiejszych czasach te markowe rzeczy mają trochę inne loga niż dawniej. I zawsze tam sprawdzam na eBayu, w różnych stronach, jak ludzie podają te dawniejsze loga, na przykład lat 80., 90. i tak dalej. Dzisiaj to te kurtki są wszędzie poznaczone. Tu na rękawach, tu mają wszywki, naszywki, jakieś takie hologramy w środku. Nie, oczywiście nie hologramy, tylko takie opalizujące metki. No tutaj mamy kurtkę, którą znalazłam też taką na eBayu, identyczną. Zobaczcie, tutaj jest
takie logo. To jest chyba z lat 80. Mamy tutaj metki, chociaż jedna została tu częściowo wycięta. No i jest też takie tutaj poświadczenie oryginalności jakby. I to jest kurtka w składzie na zewnątrz z wełną, taki unikat trochę, bo te kurtki najczęściej były zwykłe ortalionowe. Ma oczywiście odpinany kaptur i ma sygnowane napy, więc możecie zobaczyć z bliska, jak tam Wam pokazuję, że te napki są wszystkie z napisami. Tak samo zamek ma napis Moncler, tutaj gdzieś jest... O, zrobię Wam zdjęcie, bo chociaż może się to sfokusuje, bo nagrywam na trybie filmowym. No i zobaczcie, jak wyglądam w tej kurtce. Chyba sobie ją zostawię, chyba że ktoś bardzo by się napalił na tą kurtkę, ale też na pewno ze względu na to, na tą markę, na pewno też ta kurtka nie będzie super tania, prawda? Bo tam pokazuję Wam przebitkę z właśnie z jakiejś zagranicznej strony z używanymi rzeczami, to dokładnie taka kurtka jest za $200. No wiadomo, u mnie to będzie trochę taniej, bo też nie będę tego wystawiać za granicę. Być może, jeśli tego jednak nie zostawię, to wystawię to na Vinted albo ktoś będzie może chciał sobie to kupić, to można pisać oferty po prostu, bo jeszcze nie jestem pewna, za ile bym ją wyceniła, ale podoba mi się sobie w tej kurtce, nawet do tych spodni i chyba nie wiem, czy nie zostawię sobie, bo słuchajcie, ona widać, że to jest super, super dobra jakość, mimo że to jest dosyć stara kurtka. Ona jest tak lekka, to jest po prostu dosłownie, ona ma pierze w środku, ale to jest jak piórko. Nic nie waży ta kurtka i jest przeciepła i przemiła w dotyku. Po prostu czuć tą jakość, czuć to super wykonanie i ten, no to, że ta kurtka naprawdę, no może bez przesady z tymi 7000, ale jak teraz te kurtki się nieraz cenią, ale naprawdę jest to rzecz idealnie wykonana. No i kochani, na sam koniec zostawiłam tą kolekcję młodzieżową, to będą takie szybkie przebiteczki tylko. Mam tak, słuchajcie, piękne rzeczy, naprawdę, jak nówki. I tak jak mówiłam, tą kolekcję to będę tam wyceniać dużo, dużo taniej. No ale generalnie to jest kolekcja dla dzieci z mojej szkoły, więc one będą miały jakby pierwszeństwo w tej kolekcji. A reszta, jeżeli coś się nie sprzeda, będzie w sklepie. 134 spódniczka, myślę, że spokojnie do 12-13 lat, bo to jest mini i może tu ma gumę, więc może rosnąć wraz z osobą, z młodą osobą. Świetna, świetna H&M-owa spódniczka z takimi podpisanymi guziczkami. Naprawdę fajny kolor, bardzo mięciutka, bardzo przyjemna. Myślę, że to będzie naprawdę fajny ciuszek. Druga spódniczka, w której się Wam pokazywałam, to jest Primark, no niestety, ale jest z bawełny, co też jest spoko. To jest w zasadzie S-ka damska, ale jest naprawdę mała i może być też na taką nastolatę, w fajnym stylu. Myślę, że wiele nastolatek taki styl właśnie lubi, zamszowa taka, z guziczkami srebrnymi. Bardzo, bardzo przyjemna rzecz, słuchajcie. Kolejne spodnie są po prostu mega zdobyczą, moim zdaniem. To są spodnie na 9 lat od River Island, ale są oversize'owe, więc myślę, że i na 10 mogą być takie krótsze trochę. Patrzcie, jakie fajne spodnie, super jeansu. Mega modne, takie trochę bomberowate. Można jeszcze tu je odwinąć, bo one są zawinięte na dole, więc o, tyle można odwinąć. No piękne, naprawdę piękne spodnie. Sama bym takie nosiła, gdyby były duże. Ale naprawdę jestem zachwycona nimi. Zobaczcie, kolejna jest taka w stylu Chanel. I to jest takie, w zasadzie to jest Zara, słuchajcie, właściwie to jest damska kolekcja. XS-ka, nie, S-ka. Ale może być właśnie na nastolatkę, albo na taką osobę, która lubi aż tak krótkie spódnice. Ale generalnie myślę, że nastolatki, takie dziewczynki koło 12-13 lat, w taką Chanelkę by weszły i będzie to wyglądać naprawdę fajnie. Kolejna rzecz, też na taką raczej nastolatkę. 34 rozmiar, natomiast też mi się to właśnie skojarzyło z młodzieżówką taką. Topshop tym razem. Topshop Petite. Świetna spódniczka, króciutka bardzo, ale naprawdę fajna. Zobaczcie, jaka jest super. Ma takie zamki tutaj jeszcze rozsuwane. Te zameczki są oczywiście takimi atrapami, to nic tu nie daje. Chociaż nie, tutaj są... A nie, tutaj są, słuchajcie, kieszenie. Można tu coś wsadzić. Także nawet jeszcze fajniej. Świetny taki op-artowy wzór. Bardzo fajna rzecz. Jeszcze mam jedne spodnie.
spodnie denimko na 12-13 lat, takie rurki, ale też bardzo ładne, w kolorze kaki, świetne są, naprawdę, jak nowe, zresztą to widać, także ciąg dalszy kolekcji młodzieżowej. A, jeszcze ostatnia rzecz mi została do pokazania Wam, która będzie na Vinted, bo to nie jest rzecz jakaś taka mega składowa, ona chyba jest z poliestru, ta spódniczka, ale bardzo mi się spodobał kolor i to było akurat z wyprzedaży, więc pokazuję Wam na koniec. Świetna spódniczka w rozmiarze M i naprawdę tanio ją wystawię, myślę, że będzie to około 20 zł na Vinted. Bardzo mi się spodobał kolor i żal mi było, żeby ta spódniczka została wyrzucona, więc mimo, że to nie jest jakiś super skład, ale takie tego typu spódniczki plisowane często właśnie są niestety ze sztucznych materiałów, łatwiej te materiały jest splisować pewnie. No i naprawdę piękna spódniczka, jeżeli ktoś by był zainteresowany, to będzie na Vinted. Także pokazuję Wam tak tylko dodatkowo na koniec, bo to nie jest rzecz do sklepu. Także kochani, serdecznie Was już pozdrawiam. Piszcie, co myślicie o zdobyczach, co się Wam najbardziej podoba. No i kochani, zapraszam Was już na kolejny program. To będzie vlog, podsumowanie zeszłego roku, dopiero pod koniec stycznia, ale tak. Najlepsze zdobycze zeszłego roku, ale nie zdobycze do sklepu, tylko takie, które zostały ze mną. Także zobaczycie tam przebitki stylówek i moje podsumowanie. No i będzie też jeszcze jeden filmik, jeszcze jeden haul lumpeksowy. Już na sam koniec miesiąca, więc serdecznie Was jeszcze raz pozdrawiam i do zobaczenia w następnych filmikach i w live'ach w przyszłym tygodniu. Cześć!